były premier Kazimierz Marcinkiewicz kontrwywiadzie RMF, dzień dobry. Dzień dobry. Jak tu z Krakowie to Gaczyński w Gdańsku, jak premier w Gdańsku, to prezydent z kolei wraca do Warszawy, nie ma w panu niesmaku po obchodach 4 czerwca? Nie ma niesmaku z dwóch powodów. Po pierwsze, ja dopiero wczoraj zrozumiałem, że ten przypadek przeniesienia z Gdańska do Krakowa tych uroczystości głównych miał swój sens. Miał swój sens, o którym pewnie nikt nie myślał. Znaczy sens dlatego, że w Krakowie, czy sens dlatego, że nie w Gdańsku? Sens dlatego, że tak naprawdę przemiany w Polsce. Ten 4 czerwca, 20 lat temu, zawdzięczamy tylko i wyłącznie, no, tylko i wyłącznie to jest w dużym cudzysłowie, ale jednak przede wszystkim Janowi Pawłowi II. I więc byliśmy po prostu u niego, byliśmy w Krakowie i to jest symboliczny, przypadek sprawił, że symbolicznie raz jeszcze pokazało nam się, Komu tak naprawdę zawdzięczamy naszą wolność i naszą demokrację i naszą dziś obecność w Europie? A zachowania prezydenta i premiera nie sprawiły, że znaczy nie udowodniły, że tak naprawdę nie potrafimy świętować? Czy znaczy w ogóle świętować nie potrafimy, my, Polacy, bo my powinniśmy trochę nauczyć się od Amerykanów, zwłaszcza to święto 4 czerwca, a dla mnie to jest naprawdę wielkie, wspaniałe święto, bardzo radosne i takie nieprawdopodobne? E, to, po, powinniśmy nauczyć się świętować przy grillu, przy muzyce, przy koncertach, tak jak z, z radością, tak jak to właśnie robią Amerykanie. Natomiast Cała ta akcja pokazała, jakie jest pokolenie Solidarności. No i chyba też pokazała, jak głębokie są już rowy między prezydentem i premierem. Pokazała, że w tej koabitacji uśmiechu, spokoju i pokoju już nie będzie. Ale to pokolenie już niczego innego z siebie nie wyda. To jest pokolenie kłótni i sporu historycznego. To pokolenie, kłótni czyli sporu... także pokolenie Kazimierza Marcinkiewicza? Ja też jeszcze się do tego pokolenia zaliczam, bo, bo w 20 lat temu uczestniczyłem w tych wyborach już bardzo aktywnie będąc, pracując pod ziemią, pracując w Wydając gazetki. Czy nawołuje pan, żeby wyborcy zmietli was z powierzchni politycznej? Tak, jak najbardziej. Myślę, że, że to pokolenie już niczego dobrego nie zbuduje. To pokolenie było, jest pokoleniem wygranym, jest pokoleniem przyniesienia wolności, jest pokoleniem świetnej walki o. Niepodległość, o wolność, o demokrację, natomiast chyba nie sprawdza się tak dobrze w rządzeniu już wolną Polską. Myślę, że Wasze pokolenie, 30-latków, powinno wreszcie powiedzieć dosyć. Starsi panowie, to teraz my bierzemy polskie sprawy w swoje ręce. No dobrze, starsi panowie w niedzielę zetrą się w wyborach europejskich, w sondażach Platforma wygrywa z PiS-em 2 do 1. Czy według pana taki wynik wyborów to jest taki wynik, który może zmienić przywództwo Prawa i Sprawiedliwości? Nie, absolutnie nie. To jest, to, to są wybory nieadekwatne do wszystkich pozostałych ze względu na frekwencję. Ale Frekwencja nie jest tak, że pis nie wytrzyma kolejnej porażki? Nie, oczywiście, że wytrzyma wszystko. Znaczy, tam nie ma możliwości zmiany lidera. Tam nie wiem, może nie być pisu, ale nie, nie będzie pisu bez Jarosława Kaczyńskiego. To Ale są... nie, nie, nie ma możliwości zmiany lidera, bo nie ma nikogo za Jarosławem Kaczyńskim, czy Jarosław Kaczyński jest tak silny, że zdominował całą partię? Absolutnie zdominował całą partię. To jest partia jednej osoby, to jest partia jednego lidera. Kiedyś było inaczej, kiedyś był marszałek i generałowie. Generałowie z PiSu odeszli i odchodzą dalej, bo proszę zwrócić uwagę, tak naprawdę nawet jeśli znajdzie się sporo jeszcze wartościowych ludzi w pisie, to oni w większości kandydują w tych wyborach do parlamentu Parlamentu Europejskiego chcą uciec na te pieniądze i ciepłe posadki z tego młynu i z tego pisu, który z którym dziś mamy do czynienia. A pan do takiego PISU teoretycznie, bo Pan mówi, że takiej możliwości nie ma, ale do Pisu bezkaczyńskiego Kazimierz Marcinkiewicz by wrócił? Ja nie widzę powodu, żeby wracać w ogóle do polityki, więc o czym mamy mówić o polityce partyjnej. A nie widzi pan? Ostatni ostatnim wywiadzie dla Polski pan mówi, że nie wyklucza pan powrotu do polityki. No ale to mówię o tym, że właśnie jeśli 30-latkowie, i to nie politycy, bo, bo ci 30-latkowie, którzy są dziś politycy, to naprawdę cynizm i bezideowość kompletna. Natomiast ci e, 30-latkowie, którzy dziś pracują w biznesie, którzy zarabiają niezłe pieniądze, którzy pracują strasznie ciężko, którzy poznali życie tu i wszędzie indziej, którzy poznali świat, ci 30-latkowie właśnie e, powinni być. Być wykorzystani do tego, co jest dla Polski ciągle ważne, czyli do naszej modernizacji. Panie premierze, a pan się czuje już politycznym nieboszczykiem? Naprawdę wyglądam na nieboszczyka? Nie, pan mówi może mnie zabili, ale jeśli się na przede mną jest tylko światło, to brzmi jak wyznania kogoś, to czuję się już człowiekiem po tamtej stronie. Znaczy czuję się w, dobrze w biznesie i myślę, że, że będę tam długo, długo pracował i dlatego nie myślę zupełnie o powracaniu do polityki. Rozumiem, że dzisiejsze propozycje, oferty i rozmowy na temat pańskiego wejścia do rządu już nieaktualne. Czy ja myślę, że wszystko co działo się do nie wiem, stycznia tego roku... Jest dziś nieaktualne, bo od stycznia ja wyszedłem całkowicie z polityki. Ja nie wiem, jak to nazwać, ale zerwałem kontakty, porzuciłem kontakty towarzyskie i nietowarzyskie i polityczne z różnymi, różnymi osobami, tylko i wyłącznie ze względu na to, żeby moja sytuacja osobista nie miała wpływu na, na nic zewnętrznego. I nie, tylko pan, na I nie tęskni pan za polityką, za SMS-ami od Tuska i Schetyny? No, to jest zupełnie coś innego. My SMS-owaliśmy najczęściej w sprawach naszych klubów, w sprawach Chelsea czy Manchesteru. Natomiast nie w sprawach politycznych. W sprawach politycznych rozmawialiśmy i spotykaliśmy się. A nie tęskni pan za komisją Śledczą? No, nie myślę, że komisja śledcza ciągle pracuje za wolno. To jest tak, że nie można tego odkładać w nieskończoność trzeba zamykać pewne rozdziały szybko i wydawało mi się, że i prokuratura, i służby, i komisja śledcza powinny w taki sposób szybki pracować, żeby zamknąć sprawę rządów PIS informacją o tym, jakie w rzeczywistości były. Bo wygląda na to, że pan chciałby pomóc im w tym badaniach. Na pytanie, czy pan wie coś więcej w sprawie wykorzystywania służb specjalnych przez liderów PiSu, odpowiada pan, wiem, sporo. No, to brzmi jak, 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 jak sformułowanie zaprosimy przed, przed komisję. Panie dyrektorze tak nie no, mam nadzieję, że mnie komisja nie zaprosi, bo nie, nie mam specjalnie na to czasu. Ale Natomiast... jest tak, że ma pan wiedzę, która Natomiast... obciążyłaby pana dawnych kolegów? Natomiast jest tak, że ja przez 9 miesięcy byłem premierem i przez te 9 miesięcy otrzymałem pełną wiedzę o tym, co w Polsce dzieje się także podskórnie. I ta wiedza jest wiedzą tajemną, wiedzą nie do pokazywania na zewnątrz. I o tym wiedzą także wszyscy ci, którzy z władzą się zetknęli. Ale czy to jest wiedza, która obciąża pana dawnych kolegów, która obciąża Jarosława Kaczyńskiego, Zbigniewa obro szefów ABW, szefów służb specjalnych? To jest wiedza, która wystarcza do tego, żeby powiedzieć, że w tamtym czasie służby państwowe były były wykorzystywane niezgodnie ze swoim ze swoją służbą, z zadaniami, do których zostały powołane, czyli były wykorzystywane do celów innych niż państwowe. Ale to jest zarzut etyczny i moralny, czy zarzut prawny i karny? Czy ktoś za to, krótko mówiąc, powinien pójść siedzieć? Komisja śledcza, mam nadzieję, że na to pytanie już niebawem odpowie. A pan na nie jak odpowiada? Ja, na nie, sobie, ja na nie sobie odpowiadam, a natomiast wydaje się, że takiej odpowiedzi publicznej udzielić nie, mo nie mogę. Dlaczego? To nie jest wiedza tajemna, to jest pańskie odczucie. Tak, to jest moje odczucie, ale za, za tym odczuciem kryje się wiedza. Powtarzam jeszcze raz, są rzeczy, których powiedzieć nigdy nie mogę. Były premier Kazimierz Marcinkiewicz, dziękuję bardzo.